To jest kurwa złoto. To już jest diament. Naprawdę, diament. Znaczy się. Dałeś kiedyś taką pannę? Nie. A to był totalny, wiesz, tak. Myślałem, że chodzi na pancake'a. Wyszło lepiej niż zakładałem. Jep. To jest nowa piłka. Nowa piłka. Dostaniemy wkrótce. Będziemy mieć taką piłkę? Bardzo możliwe. Póki co mamy takie, jeszcze je testujemy. Będzie do recenzji. Jestem zainteresowany, bo Brzezik mi w sumie powiedział, że duży popyt by był na holdery jakiejś takiej przystępnej ceny, żeby każdy mógł sobie na nie pozwolić. Wiesz co, brzmi, ja też na to wpadł. No. I zaczął sprzedawać. No tak, ale... I właśnie mam taki holder brzmi. Masz taki holder brzmi. No, brzmi, ja własnie taką samą róbkę zrobił w domu i chyba 3 lata już mam. Trzy lata już masz, no, bardzo dobry. Taka skóra syntetyczna, no nic więcej nie potrzeba. No. Więc postaram się Adnowi taki właśnie pomysł zaszczepić, dać mu taką sugestię, żeby też zaczął myśleć o produkcji tych holderów, tak. Sobie taki bajerek kupiłem. Za dużo, to niezdrowo. Maciek się przekonał. No, już przedwczoraj. No, takie coś. Zaraz wam pokażę zresztą, bo ja muszę łydkę poluzować sobie, bo cały czas mam przeciążoną łydę. Właśnie, okay. Skoro jesteśmy przed treningiem i będziemy, to fajny taki bajerek przed treningiem. Tyk. I to jest taki nowy level w masażu. Oczywiście oryginały kosztują więcej, to jest taka wersja robocza. Kupiłem sobie taką podróbę za 130 zł, ale działa. I atakujemy łydkę. Zobaczmy, jak to działa. O tak, tak mi dobrze, tak mi rób. No ale pamiętajcie tutaj, kurde. Tak, Maciek za bardzo się podjarał tym, bo powinno się rolować mięsień tak 3-5 minut. Maciek tak roluje mi na już 5 minut, mówię, Maciek, ale wiesz, że to tak do 5 minut i przerwa. To jeszcze było tą końcówką. A jeszcze tą końcówką punktową. Tą końcówką punktową, a to było po prostu... A Maciek na to, nie, czekaj, o jeszcze tu, o tak, tu. Ja mówię, no ale dobra, ale zaraz skończ ten mięsień, bo przesadzisz. On okej. Poszedłem robić płatki owsiane, potem minęło 10 minut, idę do Maćka, patrzę, a ten dalej tę łytę w basen kluje. No i co się, jak to się skończyło, Maciek? No bolały mnie łydki później, jakbym miał worek z ryżu po prostu. Zamiast rozluźnić. Pół kilograma. O tak. Ja mam właśnie problem z tą częścią łydki, tak, nie? Tak mi dobrze, tak mi rób, tylko skakania, za długo. Przy atatwach to ta łydka, prawa strona mi się... Bo ja wam opowiem, co się stało z moim piszczelem. Ta łydka, ta strona łydki mi się przeciążyła i na tyle mi się zmęczyła ta łydka, ta część łydki, że ona po prostu mi się wyłączyła. Włączyła się jej funkcja. Jaka jest funkcja łydki? Amortyzowanie i wyskoki, no wszystko związane z wyskokami i lądowaniem, jeśli chodzi o tę nogę, o stopę. No i ta łydka mi się wyłączyła i całą tę funkcję przejął piszczel. Tył, złota strona piszczela. I całe obciążenie szło na piszczel, bo łydka nie działała, nie amortyzowała mi nogę. No i kurde, zaczęła mi ta piszczel boleć, zaczął mi się robić stan zapalny. Jeśli dalej bym tak pociągnął, to bym złamał tę piszczel i byłoby: o kurde, złamałem piszczel. Ale na szczęście w porę poszedłem do ortopedy, potem do fizjo i wszystko. Okazało się, że problem jest bardziej skomplikowany niż tak naprawdę jest w rzeczywistości. No bo by się skończyło to złamanie i 3 miesiące przerwy. Ale kurde, co ja chciałem powiedzieć, ja nie wiedziałem, że ja tę łydkę mam tak spiętą. Ja myślałem, że po prostu ja mam silną łydkę i ona jest twarda, ale on po prostu w stanie spoczynku powinna być miękka, poduszka, nie? Po prostu muszę ją rozluźniać. Rozluźnianie łydki, potem jak już wszystko mi się to zregeneruje, to potem te wspięcia łydek będą świetną formą, żeby wzmocnić te łydki. To jest z poprzedniego vlogu, który wam pokazałem. Żeby trudniej się spinały. O. Tak. No i tak. Tak to wygląda. A robimy to tak. A jeśli chcecie jakiś większy odcinek o tym sprzęcie, to mogę powiedzieć co, to i owo, jeśli chcecie dedykowany odcinek. To i owo, freestyle'owo. Tak. Ale no jak wiadomo, to tylko narzędzie, to sobie wziąłem, wiesz, dla sprawdzenia, równie dobrze mogę tym to zrobić. No ale to ma takie swoje plusy, że po prostu sobie leżysz i ci samo to robi, nie? Oj. To są różne levele. Tak, są różne levele. Szósty level jest dla masochistów. Tak, jestem masochistą, to nawalam. Chyba, że jesteś Maćkiem Leją, który robi 10 minut. No mordo, to było coś nowego, no. To było zupełnie, wiesz, nowy sprzęt w rękach pierwszaka, który nie miał z tym nigdy nic do czynienia. Ja myślałem, ale fajnie. I wziąłem sobie punktówkę, bo akurat była założona.
No i zacząłem dalać. No niestety, za dużo. Właśnie, bo zaraz idziemy na trening i gramy, wiecie z kim? Z Progresem. Po latach wróci do gry. Zobaczymy. No. Zobaczymy, czy jego nogi coś pamiętają. Po tych po ile? No, takie tam pewne trzy trójki w kombie zrobi. On pół roku chyba nie grał. Ale spokorniał chłopak, chyba, dowiemy się. No i taka rutynka przedtreningowa. Masakrowanie łydy. No masakrowanie, to taka bardzo rozluźnianie. I po treningu też. Crap. Zobaczymy, no po prostu mi ta łydka musi dojść do siebie, musi mi działać, żeby mi piszczel nie obciążać. No. Bo musi. Więcej zacząłem grać na lewą nogę, a tatwy na jedną nogę zacząłem grać dużo. Idziemy tak. Bardzo podobnym tempie, Michu. Matwy też zacząłem grać na lewą. Ale no wiadomo, to jest taki zazwyczaj moje combo. Jest, nie wiem co zagram, ale jak już się zdecyduję, to robię te dwa matwy na lewą bez problemu. Pod górkę trafiasz. Tak było zajebiście z górki. Masz jakąś drogę okrężną? Nie. Żeby nie pijać po tą śmierdzę? Nie. Kto wpadł na trening? Proszę państwa. Wrócił. Wielki powrót. Wielki powrót po hopie. Wielki powrót po hopie, ty mój chłopie. Dawaj, ciągnij dalej. Jeśli chcesz, to zarobię taki freestyle, że cię tu pokopię. Ani łopatę, lecimy z tym chłopie. Po powrocie, nie po chłopie. I nie opamiętasz się po tym dropie. Co cię to boli, co cię to kopie. Nie podkręcam, ale nie trafisz do kosza. Nogą. Ja też nie podkręcałem, może trochę. Grałeś cokolwiek? Nie. Nic? Nie. Dobra. Pierwszy kontakt z piłą. No i nie jest źle. Jest. Dobra. Trening udany. Trening udany, do domu. Już nieudany. Trening, co nie pomyślałem sobie, że spróbuję, a latkę na słabszą i wchodziło mi za każdą pulwą, nie? No kurde, super, nie? Na tym treningu ani razu nie mogłem go zrobić i od tego czasu nie mogę zrobić tego latkę na słabszą. No, nie wiem o co chodzi. Miałem jeden taki trening, że wchodził mi normalnie. Czekaj, spróbuję, może dzisiaj jest ten dzień. No, dobra, dzisiaj jest taki... No, to teraz jest ten dzień, kiedy umiem. Ale akka! A wy co? Jo, mogę z tego pasa zrobić! Przecież to było takie... wyrzut? Nie! Nie, taki kompletny wadażek. Ja! Takie coś? Ja. Masz. Kurde. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Tak jest. Skarbę. Pogorszę. Jo.
Masz. Ja pierdolę znowu. Co jest? Jeszcze to miałeś? Miałeś tu kurwa stopę! Ale nie, dawaj, jeszcze raz. No pierdolę, nie łam się. Nie! Wiedziałem, że tak to się kurwa stanie pewnego dnia. Ostatnio tak u walceraka. Zepsujesz mi Moskwę. Ja! No fuck! Co to kurwa było? Haj, szkoda! Ja pierdolę! Kurwa! Jeszcze raz! Trójka, kurwa, życiu! Jest! Na deszczu! Tak! Kurwa, tak jest po swoje! Puszasz to! Jopie! Dobra, koniec za dzisiaj! W ostatniej chwili Maciek podbił zarąbiste kombo na pakta, zobaczycie je na pakcie. Tak. Ale no, o! No dzisiaj po prostu jeden z życiowych treningów. Tak, no, a ja kurde miałem przez taki kombo. Koniec. Żegnamy się z progresem. I pamiętajcie, po prostu trenujcie. Tak. Właśnie, progres, trenuj. Czy z Tomim, czy bez ja Tomiego? Ja mówię do nich, a tam nie trenuję. Czy z Tomim, czy bez Tomiego, czy z Moskwą, czy bez? Trening zawsze fajny jest. No, kurde, szkoda, że ten deszcz zaczął padać. Dobra, koniec za dzisiaj. Trzymaj. Naha! Nara.